Wejdźmy sobie najpierw na widok z kokpitu i zobaczcie, mam teraz ustawione na kierownicy 900 stopni obrotu, ale co się dzieje? Ja robię więcej obrotów niż kierownica w grze. To znaczy, że nasza kiera jest źle ustawiona. I co musimy zrobić, żeby było dobrze? Musimy sobie przejść do Windowsa i do sterowników waszej kierownicy, obojętnie jaką kierownicę macie. Ustawcie sobie po prostu 540 stopni obrotu. I teraz wrócimy sobie do gry i zobaczcie. Cyk, widzicie? Dokładnie są zsynchronizowane z moimi ruchami kierownicy. Cyk, cyk i cyk. Jeśli chodzi o ustawienie force feedbacku, to ja wam polecam ustawić sobie nie na maksa, tylko tak na 70%. U mnie to jest 4,2 Nm. Jeśli gracie tam na G29, to ustawcie sobie na maksa. Ok, i kolejną ważną rzeczą jest ustawienie damperu. U mnie ten damper jest mocny, bo mam 4 Nm maksymalnego momentu obrotowego. A w zależności od tego, jaką macie kierownicę, czyli jeśli macie na przykład G29, no to możecie sobie to ustawić na maksa. Efekt damper to jest nic innego jak taki opór na kierownicy. Można go tłumaczyć jako taki stały opór na kierownicy, ale to generalnie sprawia, że jak jedziecie sobie samochodem, to ta kierownica jest nieco luźniejsza. Jak stoicie w miejscu, to skręca się nią ciężej, tak? Bo te samochody, które mamy w tej grze, nie mają wspomagania. Jeśli chodzi o ustawienia w samej grze do kierownicy, to ja sobie ustawiłem w ten sposób, czyli czułość kierownicy na 1. Oznacza to, że tak jak skręcacie fizycznie tutaj w swoim kokpicie, tak samo skręca się kierownica w grze. Sprzężenie zwrotne ustawiłem na 0,50, no bo to są domyślne ustawienia, ja sobie to w sterowniku wszystko ustawiam. Czułość pedału hamulca, widzicie, że tu wszystko jest chyba domyślnie, nie? Nie wiem, czy tutaj coś zmieniałem. No i tutaj w zależności od tego, jaką macie kierownicę, niektórzy będą musieli sobie odwrócić force feedback, odwrócić gaz, sprzęgło i tak dalej. U mnie akurat działa to dobrze i jest normalnie. No i ja sobie tutaj przypisałem jeszcze różne przyciski do różnych funkcji, bo mam kilka tutaj różnych rzeczy. Ale poza tym, jeśli chodzi o ustawienie kierownicy, 540 stopni obrotu plus ustawcie sobie ten damper, bo jak będzie wam za luźno kierownica chodzić, to w grze nie będzie się po prostu dobrze jeździć. Tak? I dziwne w sumie jak dla symulatora ciężarówki, że mamy taki mały kąt obrotu, bo raczej w ciężarówkach powinniśmy nią kręcić i kręcić i kręcić, no bo w tych ciężarówkach akurat nie mamy wspomagania. Weźmy sobie jeszcze inną, żeby sprawdzić jak to działa. Na przykład tutaj mamy Dery Special i zobaczcie, że też ruchy kierki są synchronizowane, nie? Tam gdzie się kończy zakres w grze, tam kończy się u mnie fizycznie zakres. Tak? Jeszcze weźmy sobie kamerkę może trochę niżej. Teraz będzie dobrze widać, nie? Tak? Nie wiem, może jeszcze weźmy sobie... Tutaj mamy jakąś ciężaróweczkę. Cyk. Widok weźmy sobie z kokpitu. I zobaczcie. Cyk. Też mamy synchronizowane, nie? Ja do tej pory grałem na 900 stopniach i oczywiście możecie sobie tak grać, jeśli chcecie mieć jakby bardziej precyzyjniejszą jazdę, bo wtedy wiesz, nie musisz tak uważać na to, jak skręcasz, nie? Możesz sobie skręcić na przykład o taki kąt i ciężarówka nie zrobi ci gwałtownego manewru, ale ja wolę mieć synchronizowane te ruchy z ruchami kierownicy w kokpicie. Jakoś daje mi to taki psychiczny spokój i wam też zresztą polecam takie ustawienie. Jeśli macie jakieś pytania, to jest film, pod którym możecie pisać swoje pytania odnośnie ustawień kierownicy w SnowRunner. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.